Skąd pomysł, dlaczego uczysz się tak intensywnie hiszpańskiego? To muszę przyznać mojej pierwszej nauczycielce, która ostatnio w ogóle do mnie napisała pod mnie nauczyciela i powiedziała mi, że to jest duma dla nauczycielki, że ktoś tak bardzo się zakochał w tym języku. Uczyłam się pierwsze 3 lata gimnazjum. Wybrałam dlatego, że moim zdaniem brzmiał ładnie. I później wyszło tak, że pojechaliśmy do Hiszpanii. To było Benicàssim, miasto w Katalonii, które, jak się dowiedziałam, nie bardzo jest Hiszpanią, ponieważ tam po hiszpańsku nawet mówić nie chcą i chcą się odłączyć, ale mimo wszystko piękny region. I tam pojechaliśmy do Walencji. W Walencji odbyło się Las Fallas. To jest takie święto, w którym są ogromne 20-30-metrowe postaci z masy papierowej. Nie jestem w stanie tego opisać, bo to trzeba zobaczyć, nawet na zdjęciach. One wszystkie się palą o północy. Miasto płonie o północy w pierwszy dzień wiosny. I tam się chyba zakochałam tak naprawdę. Potem zaczęłam uczyć się ciężej, kontynuowałam hiszpański w liceum i następnie poszłam na studia. A z każdym razem, jak tam jestem, jeszcze bardziej się zakochuję. Ale wiążesz swoją przyszłość z Hiszpanią? Jeżeli nie wyjdzie mi tu w Polsce, nie stawiam jakby, zawsze mówię carpe diem. Zobaczymy, jak wyjdzie w Polsce. Jeśli nie wyjdzie, to wyjeżdżam tam. Jeśli przestanie mi się tu podobać, wyjadę tam, co nie znaczy, że nie jestem patriotką w głębi serca, bo kocham Polskę. Ale ja jestem taką osobą, że ja nie potrafię ustać w jednym miejscu. Mnie ciągnie do podróży, mnie ciągnie do tego, żeby zobaczyć cały świat i z każdym dniem czuję, że mam coraz mniej czasu. I wiem, że nie zwiedzę całego świata, tak jak nie przeczytam wszystkich książek świata, bo musiałabym czytać kilka tysięcy dziennie i to mnie strasznie czasami załamuje, jak o tym myślę, bo lubię czytać, lubię podróżować, lubię czytać, kiedy podróżuję. I po prostu ja muszę zawsze być w jakimś innym świecie, gdzieś indziej, odkrywać coś nowego. Mam strasznie odkrywczą duszę i myślę, że nie mogłabym tutaj mieszkać długo, tak jak i w Hiszpanii, bo pewnie pojechałabym do Ameryki Południowej, znając życie. Więc jeżeli już raz stąd wyjadę, to myślę, że już mogę nie wrócić.